Wyraźnie zaznaczyłem, że nie chcę pobierać karty referendalnej. Z tym podczas wczorajszego głosowania w przypadku pana Henryka miało nie być problemu, ale za chwilę miał się pojawić. I prosiłem o odnotowanie tego na spisie wyborców. No i zwróciłem uwagę na to, że pan, który wydawał mi karty, odnotował to ołówkiem. Powiedziałem mu, żeby zaznaczył to długopisem. On mówi, że tak im polecono, żeby ołówkiem. Mówię, ale ja proszę mimo wszystko o zaznaczenie długopisem. Udaliśmy się do lokalu wyborczego, w którym miało dojść do tej sytuacji. Nie udało nam się jednak porozmawiać z członkami komisji. Pan Henryk nie zgłosił sprawy na policję. Zapowiedział jednak, że zamierza ją skierować do poznańskiego komisarza wyborczego. Czy mogą się państwo do tego odnieść? O zasadność zapisywania adnotacji ołówkiem dziennikarze zapytali przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, bo do takich samych sytuacji jak w przypadku pana Henryka miało dochodzić w innych miejscach w kraju. Nie ma mowy o tym, że jest ołówek i potem cokolwiek ścieramy, bo ta adnotacja powinna być widoczna. Tak, no, tak jak w każdych, nie wiem, drukach ścisłego zarachowania nie wolno nic zamazać, ołówkiem napisać, tylko się skreśla, tak żeby było widoczna adnotacja, która została skreślona. A pojawiły się jeszcze inne kontrowersje wokół referendum. Wczoraj poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski w mediach społecznościowych pisał o częstych naruszeniach w komisjach wyborczych, bo ich członkowie mieli sami z siebie zadawać pytania, czy wyborca chce otrzymać kartę referendalną. Mamy sygnały o przynajmniej 80 komisjach, w których członkowie komisji de facto zniechęcali obywateli do brania kart referendalnych. I to działanie zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, zgodnie z dyrektywami Państwowej Komisji Wyborczej jest naruszeniem prawa wyborczego. Działanie takie jest niedopuszczalne. Do tej sprawy z racji zgłoszeń w całym kraju także odniosła się PKW. Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Przypomnijmy, rządzący zachęcali do brania kart referendalnych i zaznaczania odpowiedzi 4 razy nie, a opozycja zachęcała do bojkotu tego głosowania. Gorzkich słów na temat samego referendum nie szczędzą politolodzy, choćby podczas wczorajszego wieczoru wyborczego na antenie telewizji WTK. To po prostu była fikcja. Prywatyzacja, wyprzedaż majątku państwowego. Majątek państwowy to jest 18 przedsiębiorstw, z których 9 jest w stanie likwidacji. Orlen jest spółką Skarbu Państwa, którą akcjonariusze mogą każdej chwili sprzedać. I tak jest z wieloma firmami. Więc tutaj było jawne po prostu oszustwo, nie wiem w jakim celu, oczywiście pokazania, że władza dba o nasz majątek. Tak? Że to referendum jest pewną jakby naciąganą operacją, która być może była istotna w perspektywie socjotechniki Prawa i Sprawiedliwości, ale która jest nieistotna z punktu widzenia nas, właśnie elektoratu, właśnie obywateli. Tymczasem samo referendum może okazać się nieważne, bo według wstępnych komunikatów PKW wzięło w nim udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.